Przechodzimy do rozmowy. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie ministrze. Panie premierze. Halo. Dzień dobry. Jestem przy telefonie. Dzień dobry, panie premierze. Jak pan się czuje? Nie, ja się dobrze czuję. Natomiast no, pracujemy. Jest poważna sytuacja i w związku z tym są konieczne, poważne kroki, które podejmujemy. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki ogłosił program tarczę antykryzysową, 212 miliardów złotych, tyle wynosi ta tarcza. Jaka część tej tarczy przypadnie ludziom kultury, na kulturę? Jak to będzie wyglądało? Panie redaktorze, przede wszystkim ta specjalna ustawa, którą nazywamy tarczą antykryzysową, ma za zadanie podtrzymać polską gospodarkę. Polska gospodarka ma się świetnie, jak wiemy, jesteśmy liderem europejskim, rozwój gospodarczy jest kontynuowany, a więc w czasie tego niewątpliwego kryzysu, który także w gospodarce nastąpi w związku ze stanem epidemicznym, musimy używać specjalnych narzędzi, które pobudzają gospodarkę, ale także i pracowników, a więc nie tylko przedsiębiorców i przedsiębiorstwa, ale i pracowników. Tak jest skonstruowana ta tarcza, że obie te strony zaopatruje w odpowiednie narzędzia, w odpowiednie ulgi, czy też w odpowiednie strumienie pieniądza, czy też utrzymuje płynność, bo oprócz rządu polskiego także w cały ten plan jest zaangażowany, jak wiemy, Narodowy Bank Polski, który dba o polską złotówkę, dba o płynność i dzięki temu też nie mamy żadnego kryzysu. Były pewne niepokoje przez moment, czy to w sklepach, czy przy bankomatach, ale tego wszystkiego na szczęście nie ma, ponieważ jesteśmy odpowiednio przygotowani na ten kryzys. Tarcza cała, jej wartość tego pakietu budżetowego to jest 212 miliardów złotych, to jest 10% polskiego PKB i to jest porównywalne, a nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę siłę nabywczą pieniądza, to jest to więcej nawet niż na przykład w Niemczech udziałowo. To są olbrzymie sumy, które są konieczne, żeby podtrzymać gospodarkę, żeby utrzymać jej wzrost i przeżyć ten, jak no, prezydent Trump ostatnio powiedział, kryzys, który będzie kryzysem, miejmy nadzieję, krótkim, a więc nie lata, a tygodnie czy miesiące. I w ramach tej pomocy czy tych specjalnych przedsięwzięć mamy także pewne przedsięwzięcia, które są skierowane do ludzi kultury, ponieważ my chcemy, no, dbamy czy staramy się przecież realizować nasze obowiązki wobec różnych środowisk i grup. Więc jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa czy przedsiębiorców, którzy zajmują się kulturą, jeżeli chodzi o osoby, które funkcjonują w ramach samodzielnej działalności jednoosobowej, gospodarczej, czy tak zwane samozatrudnione, czy też jeżeli chodzi o osoby twórców, artystów, ale także tych wszystkich, którzy pomagają tworzyć i czyli zaplecze techniczne, prawda, akustycy i tak dalej. Oni pracują, dotychczas pracowali głównie w oparciu o umowy zlecenia i dzieła. Oni wszyscy są adresowani przez rozwiązania generalne. To jest na przykład 40% dopłat wynagrodzeń dla pracowników w przedsiębiorstwach. To są różne oczywiście ulgi dotyczące spłat kredytów, dotyczące terminów płatności i tak dalej. A jeżeli chodzi o umowy i zlecenia i samozatrudniających się i umowy o dzieło, to jest możliwość wypłaty środków do wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia. Tak jak to dotyczy wszystkich innych, także osoby, które w obszarze kultury funkcjonują, otrzymują, czy mają otrzymać te wszystkie udogodnienia. Czyli rozumiem, że aktor, który teraz przestał grać, a był na takiej umowie o dzieło, czy umowie, czy jakiejś innej umowie, czy nawet kontrakcie, to ma prawo dostać 80% wynagrodzenia minimalnego. To jest to, co jest dla wszystkich.
czy dla aktora, czy dla tokarza, czy jeżeli był na umowach o dzieło i zleconych. Ale oprócz tego my także przygotowujemy dla osób związanych z kulturą pewne szczególne rozwiązania. I tak, po pierwsze elastyczne podejście do realizacji i rozliczeń zadań w programach ministra. W Ministerstwie Kultury i w naszych instytucjach funkcjonuje 32 programy ministra. Na taniec, na teatr, na film, na działalność edukacyjną w kulturze, dla dzieci i młodzieży itd., itd. I tysiące ludzi polskiej kultury no, w dużej mierze żyje także z tych programów. A więc my ogłaszamy i to jest możliwe tu w ramach realizacji, w ramach wewnętrznych rozwiązań, absolutnie elastyczne podejście do realizacji i rozliczenia tych zadań. Z uwagi na stan wyższej konieczności to jest oczywiste. Oprócz tego zwiększamy także zakres pomocy socjalnej. My mamy tu takie zapomogi dla ludzi kultury. Ja już wystąpiłem o zwiększenie puli tych zapomóg, no bo to zawsze jest oczywiste, że w momencie kryzysowym będzie więcej wniosków składanych. Ale oprócz tego także chcemy uruchomić jak najszybciej, jak tylko ta ustawa nam to umożliwi, nowy program ministra Twórczość w internecie. No jest oczywiste, że wiele form twórczości w tej chwili nie może być realizowanych. Ta twórczość musi przechodzić, jeżeli to jest możliwe, właśnie do internetu i dlatego chcemy taki program specjalny uruchomić, żeby można było tę twórczość realizować w takiej formie. Przygotowujemy także program na po kryzysie, czyli program rekompensujący straty dla kultury, specjalny program ministra, gdzie będzie można jakby odrabiać także te straty i artystyczne, i materialne, ekonomiczne w ramach dofinansowania środków publicznych. Przewidujemy także w specustawie, to jest zawarte, zmiany w ustawie o zachętach audiowizualnych. To jest ta słynna nasza ustawa sprzed 2 lat o zachętach w produkcji filmowej. To są zmiany, które po prostu no, urealniają funkcjonowanie tej ustawy w sytuacji kryzysu, stanu epidemicznego, wydłużające terminy, upraszczające procedury, czyli krótko mówiąc no, frontem do klienta. I podobnie ustawa o zmianie kinematografii. Chodzi o to, żeby premiery filmowe, które w kinach się nie mogą odbywać, mogły być zaliczane jako premiera, bo to jest istotne tam dla różnych rozliczeń na platformach VOD czy w internecie. Chodzi o wydłużenie obowiązywania promes PiS-u dla produkcji filmowej, czyli wsparcie dla producentów filmowych. I wreszcie także stowarzyszenia, które działają w sektorze kultury, będą miały cały szereg udogodnień związanych właśnie z uelastycznieniem ich funkcjonowania, a głównie w postaci właśnie podejścia elastycznego do realizacji i rozliczania projektów z Narodowego Instytutu Wolności. To jest ten pakiet podstawowy dla kultury. A jak teatry, muzea, opery, filharmonie, kina mogą z tego pakietu skorzystać? Mogą w takim zakresie, w jakim no, mieszczą się w tym, co tutaj żeśmy przedstawili. Jeżeli chodzi o kina, no to mówiłem, że będą zmiany w ustawie o kinematografii, które po prostu wychodzą naprzeciw pewnym problemom, które wynikają z zawieszenia funkcjonowania tych kin. Jako przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z tych wszystkich udogodnień dla przedsiębiorstw. Natomiast instytucje kultury, te, które są organizowane przez ministra albo współorganizowane przez ministra, będą miały specjalny tryb pomocy, który będzie realizowany w ramach środków budżetowych już ministerstwa. Do tego ustawa nie jest konieczna. No, ja sobie wyobrażam po prostu, że w pierwszym rzędzie będziemy rekompensować budżetowo poprzez dotacje podmiotowe straty wynikające no, z braku wpływu ze sprzedaży biletów na przykład. To jest podstawowa sprawa. I na taką rekompensatę będą mogły na przykład teatry i opery liczyć. Te teatry, opery, filharmonie i muzea, które są przez ministra kultury prowadzone albo współprowadzone, będą mogły liczyć. Mam nadzieję, że samorządy w podobnym zakresie będą wspierać instytucje samorządowe. W Polsce większość instytucji kultury to są instytucje samorządowe, chociaż my od 4 lat w zasadzie o 50% zwiększyliśmy
liczbę instytucji kultury, które są współorganizowane przez ministerstwo. My 4,5 roku temu zdiagnozowaliśmy sytuację w polskiej kulturze, między innymi pod kątem wsparcia budżetowego, wsparcia z środków publicznych dla kultury. Uważamy, że ono było zdecydowanie za małe, stąd też olbrzymie zwiększenie budżetu Ministerstwa Kultury, ale także objęcie współprowadzeniem, czyli krótko mówiąc, płaceniem na budżet danej instytucji i jeszcze wsparciem później w dotacjach celowych czy w inwestycjach, objęciem bardzo wielu instytucji, około 30 muzeów i około 30 instytucji kultury przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Kiedyś decyzja o takiej liberalizacji kultury, przekazania w zasadzie większości, zdecydowanej większości instytucji kultury samorządom, która była generalnie słuszna, ale za tym nie poszły pieniądze, doprowadziła do kryzysu wielu instytucji i myśmy to w jakimś mierze w ciągu tych ostatnich 4 lat naprawili ten błąd dofinansowania i myślę, że bardzo wiele instytucji na tym zyskało, począwszy od zespołów Śląsk i Mazowsze, które od 3 ponad lat są współprowadzone przez ministra kultury, a skończywszy na filharmoniach, czy to w Rzeszowie, czy to w Szczecinie i na Teatrze Polskim tu w Warszawie. Także bardzo wiele instytucji, wiele muzeów, ostatnio nowe muzea, Muzeum Regionalne w Sandomierzu czy Muzeum Podlaskie, także uzyskało taki status i wsparcie z budżetu centralnego. Ale teraz jest sytuacja specjalna. Czy, panie premierze, można powiedzieć, o ile wzrośnie taki pomoc socjalna, ten budżet pomocy socjalnej albo ten budżet rekompensaty dla kultury? Jak państwo pewnie zauważyliście, to są bardzo różne sposoby wsparcia. Zupełnie czymś innym jest, prawda, Fundusz Pomocy Socjalnej, bo to są po prostu zapomogi dla osób, które potrzebują takiej zapomogi. A czym innym jest wsparcie, na przykład muzeum, które traci pewien procent swoich dochodów budżetowych, które były z biletów. Na przykład nowo otwarte Muzeum Czartoryskich z biletów miesięcznie uzyskiwało 350 tysięcy złotych, prawda? Miesięcznie. Więc jak długo będzie muzeum zamknięte, to my będziemy musieli znaleźć środki na zrekompensowanie tych strat. Tak to będziemy robili. Natomiast ta tarcza antykryzysowa, czyli ustawa, daje nam pewne możliwości właśnie bardziej elastycznego funkcjonowania. Zmiany budżetowe, mam nadzieję, że umożliwią także dofinansowanie instytucji, które po prostu nie będą mogły się utrzymać, ponieważ tracą źródła utrzymania. Bo to są nie tylko instytucje, to są właściwie to jest cały przemysł kultury i przemysł rozrywkowy, bo są firmy oświetleniowe, są firmy nagłaśniające, są firmy transportowe obsługujące kulturę. Czy o nich też się myśli jako podmiotach gospodarczych? Tak jak powiedziałem, wszystkie firmy, wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce będą mogły uzyskać wsparcie z tej naszej tarczy antykryzysowej na podobnych zasadach, więc te wszystkie firmy w kulturze działające też dodatkowo będą mogły także aplikować czy uczestniczyć w realizacji tych programów ministra, które zostaną uruchomione dodatkowo. Panie premierze, to może na zakończenie naszej rozmowy, może to będzie przedostatnie pytanie, a właściwie prośba od słuchacza Radia Wnet, czy ponieważ jest teraz kryzys, nie buduje się, to może można jeszcze raz przemyśleć sprawę pomnika roku 1920, bo jak wiemy, jest wiele osób, którym się ten pomnik nie podoba. Wie pan co, ja bym nie mieszał tych dwóch spraw. Jeżeli chciałby pan redaktor porozmawiać poważnie na temat kwestii pomnika, to bardzo chętnie innym razem. W tej chwili mamy sytuację epidemiczną, która także skutkuje poważnymi konsekwencjami ekonomicznymi dla całego sektora i dla ludzi kultury w Polsce i my się tym w pierwszym rzędzie zajmujemy. Natomiast myślę, że pewnie mam inną opinię na ten temat niż ten słuchacz, który
Tak, który zgłosił tą kwestię. Zapraszam do oczywiście jakichś dyskusji czy debat na ten temat. Ja ostatnio wywiad udzieliłem w jednym z tygodników, jeszcze w czasach, kiedy tamten temat był bardziej dla mnie może To odrzućmy istotny ten niż w tej chwili, temat, to bo było. naprawdę mamy w tej chwili poważną sytuację Wiem. związaną ze stanem epidemicznym. Walczymy, podjęliśmy rękawice jako jeden z nielicznych chyba krajów, odpowiednio wcześnie reagujemy. To wymaga zaangażowania całego społeczeństwa. Korzystając, że jestem w medium, też apeluję do wszystkich. Naprawdę, proszę Państwa, musimy być bardzo odpowiedzialni, bardzo solidarni. Musimy wszyscy myśleć o tej sytuacji, jaka jest, bo to od nas zależy. Korei Południowej, która jest i była dobrze przygotowana na to zagrożenie, kraj bogatszy, wszystko szło dobrze. Dopóki 31 zerowy pacjent, a w zasadzie pacjentka, nie zachowała się nieracjonalna i tam się wszystko posypało w dużej mierze, może nie wszystko, ale cała strategia poprzez no, nieodpowiedzialne, czy ona sobie nie zdawała z tego sprawy, zachowanie jednej osoby, która zaraziła multum innych osób, już nie powiem w jakich okolicznościach, bo to mniej istotne. Także my wszyscy musimy być szalenie odpowiedzialni i musimy się stosować do wszystkich zaleceń władz sanitarnych, także no, rządu polskiego, wszystkich innych. Proszę Państwa, my bardzo racjonalnie działamy, odpowiednio wcześnie żeśmy zareagowali, walczymy o to, żeby spłaszczyć zagrożenie, żebyśmy nie spowodowali kryzysu w systemie zdrowia, bo żaden system zdrowia nie wytrzyma takiego naporu, jaki się stał na ten system, jaki miał miejsce w północnych Włoszech czy początkowo w Chinach. I wtedy mamy hekatombę. Dlatego my przedsięwzięliśmy takie, a nie inne środki. One są racjonalne i mamy szansę wygrać. Mamy szansę tę walkę wygrać, czyli krótko mówiąc, obronić nas wszystkich, obronić tych, którzy są na pierwszej linii frontu przed zagrożeniami. Ale to wymaga wspólnej odpowiedzialności nas wszystkich. Bardzo o to wszystkich Państwa proszę i zapraszam do wspólnego działania, do takiej solidarności. A artystów bardzo proszę, i my to o tym mówimy i mamy piękny oddźwięk, o działalność w sieci. Działalność tam, gdzie można w tej chwili swoją artystyczną twórczość, kreatywność, ekspresję wyrażać. W mediach, w sieci jest na to miejsce. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. Wszystkich Państwa pozdrawiam serdecznie. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, był gościem Radia Wnet. Na zegarze godzina 14:30. 14:30 to jest piękna godzina. Patrzę, kto wchodzi do studia. Posłuchamy muzyki. Do studia posłuchamy muzyki. Do studia posłuchamy muzyki.